Witam Was, ktokolwiek to ogląda. To jest vlog o niczym. Po co o niczym? Dla terapii. Po prostu, żeby nagrać swój głos, nagrać swoją twarz, wyjść ze strefy komfortu i przy okazji nikomu się nie narzucać. Bo przecież nikt nie musi tego oglądać. Taka jest zaleta vlogu. Nie musisz do nikogo podejść, zawracać mu głowy. Ej, wysłuchaj mnie. Wystarczy, że się nagrasz, wrzucisz do sieci. Może ktoś obejrzy, może nie. Nikt nie powinien czuć się obrażony tym. Nikt nie powinien hejtować. Bo jak mu się nie podoba, to po co ogląda? Nie ukrywam, że robię to po prostu dla siebie. Znam youtuberów, którzy mają naprawdę spore zasięgi i jak najbardziej kręcą vlogi o czymś, nieraz o całkiem mądrych rzeczach, i mówią, że pierwotną lub jedną z głównych motywacji jest po prostu terapia. Po prostu oni to lubią robić, to ich trzyma. Przy życiu to może dużo powiedziane. Pomaga im to się utrzymać w dobrym samopoczuciu. A po co żyć, jak się człowiek czuje źle? Jest mocny wiatr. Powoduje duże zakłócenia. Złą pogodę wybrałem. Powinienem pewnie nagrywać w domu. A jakoś tutaj, pod tym dębem, czuję się swobodniej. Mam nadzieję, że z czasem znajdę jakieś miejsce lub warunki, dzięki czemu będzie mnie słychać lepiej. Temu między innymi służy to moje nagrywanie. Żeby się rozwijać, spróbować czegoś nowego. Może się wydawać to banalne, ale nigdy tego nie robiłem, więc... I nawet jeśli coś wydaje się banalne, ale robisz to po raz pierwszy, to cię rozwija. Dobra, mnie rozwija, będę mówił za siebie. Przynajmniej tak uważam, w to wierzę i to obserwuję. Dlatego zdecydowałem się, nie mając nic do powiedzenia, po prostu się nagrać. Bez zastanawiania się, czy komuś to jest potrzebne, czy dla kogoś to będzie fajne. Dla mnie to jest fajne. A jeśli będzie też dla kogoś, to tylko się cieszyć. Jeżeli ktoś mimo wszystko jest ciekaw, że skoro to moja terapia, moja satysfakcja, moja jakby sprawa, że się nagrywam, to w zasadzie po co wrzucać to do sieci? Teoretycznie, no właśnie, mogłoby wystarczyć, że sobie sam coś nagram dla własnej satysfakcji i zachowam to dla siebie. Po co się narażać na czyjeś komentarze, zapychać łącza, miejsce na serwera Google'a. Wielu osobom wystarczy, że piszą pamiętnik albo sobie coś nagrają. Takie osoby po prostu mają lepszy kontakt ze sobą. Ja tego kontaktu nie mam. I muszę używać jakby obejścia. Muszę używać obejścia, bo sam dla siebie... Gdybym lubił sam siebie, nie musiałbym mieć terapii. Jak polubię sam siebie, to pewnie nie będę już miał potrzeby kręcenia vlogów o niczym i wrzucania ich do publicznej sieci. Ale na razie mam taką potrzebę i będę to robił, bo mogę. I mam nadzieję, że nikomu go tym nie krzywdzę. Mi z jakiegoś powodu zawsze było łatwiej pisać, bądź teraz nagrywać, z myślą, że ktoś to zobaczy, ktoś to przeczyta. Próbowałem pisać pamiętnik bardzo dawno temu, ponad 10 lat temu. Psycholog mi polecił bardzo gorąco. I próbowałem, o dziwo, nie byłem w stanie napisać czegoś sam do siebie. Chyba dzisiaj sobie myślę, że po prostu do tego stopnia się nienawidziłem. Częściowo jeszcze siebie nienawidzę. Że piszę sam do siebie, to jakbym sam siebie bił. Sam sobie okazywał nienawiść. Jakbym bał się, że sam siebie ocenię bardzo negatywnie. Gorzej niż
otoczenie by to zrobiło. Nie jestem całkiem pewien tego mechanizmu, ale czuję, mocno czuję, że właśnie tak może być. A już mnie życie nauczyło przez ostatnie 2 lata, że mam coraz lepsze przeczucia. Całkiem możliwe zresztą, że nagranie tego wystarczy. Sam fakt siedzenia przy własnym nagraniu, montowania tego później, bo nie oszukujmy się, będę musiał pomontować, będę musiał być może poprawić dźwięk, żeby w ogóle było coś słychać. Samo obcowanie z materiałem, na którym jest się nagranym, to już samo w sobie może być terapią. Na pewno jest. Wiem, że jeszcze 2 lata temu miałem problem, żeby dobrze się sobie przyjrzeć w lustrze. Bałem się siebie. Bałem się, że zobaczę nienawiść. Miałem wrażenie, że ktoś obcy na mnie patrzy i zaraz mnie zabije wzrokiem. Bardzo dziwne. Ale i pokazuje mi to, jak ważne jest, żeby mieć dobry kontakt ze sobą. Jak ważne jest, żeby przed sobą nie uciekać, bo jeśli w uciekaniu zabrnie się zbyt daleko, skutki będą bardzo nieprzyjemne. Bardzo. Dlatego ktokolwiek to ogląda lub słucha, kochaj siebie, człowieku. Zanim zaczniesz kochać bliźniego, kochaj siebie. Wtedy będzie ci łatwiej. Od tego trzeba zacząć. Niektórzy uważają, że kochać siebie to jest jakiś narcyzm. Nie, to nie jest narcyzm. Znaczy, narcyzm to nie miłość. To taka wybiórcza miłość, skupienie się na kilku aspektach z pominięciem reszty. Jak skupisz się na tym, co naprawdę potrzebujesz, to jest prawdziwa miłość. To naprawdę przyniesie ci korzyść. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. A jeszcze zanim próbowałem patrzeć sobie głęboko w oczy w lustro, zanim zobaczyłem, jaki to dyskomfort mi sprawia, natomiast już po tym, jak próbowałem pisać pamiętnik, to miałem pierwsze próby, żeby nagrać swój głos. Nie sądziłem, że to będzie coś trudnego, bo już wcześniej nawet przemawiałem publicznie i ponoć robiłem to bardzo dobrze. Natomiast przyszedł moment, że chciałem nagrać swój głos. Chciałem podłożyć lektora do jakiegoś filmu, własnego lektora. I nagle okazało się, że mam tak olbrzymią tremę, żeby wydukać choć kilka zdań. To mi uświadomiło, że mam jakiś naprawdę poważny problem, którego się nie pozbyłem do tej pory, ale nad którym pracuję. I myślę, że kręcenie tego vloga pokazuje, że zrobiłem już pewien postęp. I mam nadzieję, że dzięki kręceniu tego vloga tych postępów będzie więcej. Te postępy będą szybsze, bo to nic miłego wstydzić się swojego głosu i w ogóle siebie. Uwierzcie mi, nic miłego. Wiem, że większość osób nagrywa się nieco inaczej, trzymając telefon poziomo. Ja chcę, żeby dźwięk się w miarę dobrze nagrał. Jakbym go trzymał teraz poziomo, musiałbym go oddalić, żeby mi nie ucięło głowy. Dla mnie byłoby to trudniejsze. Nie wiem, jak YouTube, czy inna platforma, którą może to wrzucę, może nie, potraktuje ten format. Ale zobaczymy, jak to. Teraz lepiej? Jak też to ogląda i chce się podzielić, niech powie. Czy lepiej ma być tak? Czy tak? Co prawda kręcę to dla siebie, ale jak ktoś ma ochotę, bardzo chętnie wejdę w interakcję. Znaczy bardzo. Wrzucam to po to, licząc się, że może ktoś to obejrzy i jakimś cudem znajdzie coś dla siebie w tej mojej odalinie o niczym. Więc jeśli dobrnąłeś do tego miejsca, dziękuję ci za oglądanie. Dobrnęłaś. I na razie.